Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części naszego spotkania. Będzie ono składać się z trzech prezentacji. Pierwsza będzie dotyczyć podstawowych założeń programu, druga zasady funkcjonowania generatora wniosków o dofinansowanie, a następnie trzecia wybranych zagadnień prawnych. Jak już wspomniałam, jestem koordynatorem programu sektorowego InnoStar i w mojej prezentacji przedstawię pokrótce główne założenia programu. Na wstępie przedstawię ideę programów sektorowych, na przykładzie programu InnoStar. Kolejnym punktem będą cele programu, a także zakres tematyczny, poprzez który mają zostać osiągnięte założenia programu. Następnie omówimy, do kogo skierowany jest program, czyli kto może być jego beneficjentem. Poruszymy kwestie dofinansowania, kryteria oceny projektów oraz etapy ich oceny. InnoStar jest pierwszym programem sektorowym skierowanym bezpośrednio do branży stalowej. 28 kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy pilotażowy konkurs na dofinansowanie projektu w ramach tego programu. Źródłem finansowania są środki w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 1.2, czyli sektorowe programy B plus R, ma wspierać realizację dużych przedsięwzięć B plus R, kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Z inicjatywą utworzenia programów sektorowych wychodzą przedstawiciele konkretnych sektorów gospodarki, zrzeszeni na przykład za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej lub porozumienia, którzy przedstawiają zarys agendy badawczej uwzględniającej konkretne zapotrzebowanie danego sektora na pracę B plus R. W przypadku programu InnoStar inicjatorem była Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, która złożyła do NCBR studium wykonalności, będące równocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego. W opracowanej agendzie badawczej programu zdefiniowano cel główny oraz cele szczegółowe, których realizacja prowadzi w konsekwencji do zrealizowania głównego założenia. Celem głównym jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 roku. Natomiast cele szczegółowe to kolejno: pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, zwiększenie liczby innowacji tego sektora oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko. Zakres tematyczny konkursu został opisany za pomocą trzystopniowej struktury. Są to kolejno obszary badawcze, tematy badawcze i zagadnienia. W pierwszym konkursie zdefiniowano 6 obszarów badawczych, dzielących się na 20 tematów badawczych, a te z kolei na 96 zagadnień. Główne obszary tematyczne to nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania, nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej, odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu, optymalizacja zużycia energii materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi osprzętu hutniczego, innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska oraz obszar szósty, czyli innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne. Chciałabym przedstawić Państwu kwestię struktury zakresu tego zakresu tematycznego, ze względu na to, że od czasu ogłoszenia konkursu pojawiło się sporo pytań z tym związanych. Zrobię to na przykładzie trzeciego obszaru badawczego, czyli odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu. W generatorze wniosków jest to pierwszy etap wyboru, ten obszar tematyczny. Następnie z kolejno pojawiających się list rozwijalnych wybieramy tematy badawcze, czyli na przykład technologie odzysku i recyklingu metali z odpadów hutniczych, a następnie zagadnienie. Może to być na przykład zagadnienie pierwsze z tego tematu, czyli opracowanie proekologicznej technologii eliminacji cynku z odpadów metalurgicznych przemysłu hutniczego. Chcę zaznaczyć w tym miejscu, że jeden wniosek składany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z zagadnień, czyli właśnie tego trzeciego poziomu wyboru zagadnień wymienionych w konkursie w zakresie tematycznym. 1 czerwca został uruchomiony nabór wniosków przy wykorzystaniu elektronicznego systemu składania wniosków. Cały wniosek należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną i nabór potrwa do 15 września 2016 roku do godziny 16. Generator wniosków omówię Państwu w następnej prezentacji. Już w tym miejscu chciałabym zachęcić, aby nie zostawiać składania wniosków na dzień 14 września lub 15.
Program InnoStar, tak jak wszystkie programy sektorowe, skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorstw. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Podkreślam, że projekt, który nie przewiduje eksperymentalnych prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie projektów może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu. Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie programu InnoStar to 120 milionów złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 2 miliony, natomiast maksymalna 30 milionów złotych. Programy sektorowe dla różnych branż przewidują różne alokacje, a ustalenie właśnie progów wartości kosztów kwalifikowalnych, jak wspomniał pan przewodniczący Komitetu Sterującego, należy właśnie do ich zadań. Maksymalne poziomy dofinansowania są zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR i zależą od statusu przedsiębiorstwa, typu prowadzonych badań oraz uwzględnionej premii. Jak już wcześniej wspomniałam, projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Jak mogliśmy zauważyć na poprzednim slajdzie, może wrócę, rozróżnione zostały maksymalna pomoc oraz maksymalna pomoc z uwzględnieniem premii, w zależności od typu prowadzonych badań. Otóż możliwe jest zwiększenie maksymalnego poziomu pomocy publicznej, jeśli wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu lub projekt obejmuje skuteczną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami. Dla uzyskania premii z szerokiego rozpowszechniania wyników projektu wymagane jest zobowiązanie się beneficjenta do publikacji wyników osiągniętych w trakcie realizacji projektu w okresie 3 lat od zakończenia projektu. No i można to osiągnąć na przykład prezentując wyniki na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej na jednej o randze ogólnokrajowej. Natomiast w celu uzyskania premii z tytułu skutecznej współpracy wymagana jest współpraca pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których przynajmniej jeden jest MŚP. Jeśli zadeklarujemy, że taka współpraca będzie miała miejsce, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Ponadto z dokumentacji musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących ten projekt nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań, czyli na przykład badań przemysłowych lub tej kategorii prac rozwojowych. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na projekt, którego realizacja nie przekracza 36 miesięcy i mieści się w ramach czasowych POIR, to jest do 31 grudnia 2023 roku. Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B plus R w projekcie podwykonawcy. W przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę, tak jak już koleżanka wcześniej wspominała, wartość prac podwykonawcy nie może przekraczać 60% wartości kosztów, natomiast w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw to jest nie może przekraczać 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Podwykonawstwo można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, Państwowemu Instytutowi Badawczemu, Instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. W przypadku niewymienionych, tak jak wcześniej wspominali koledzy z działu finansowego, wymagana jest zgoda instytucji pośredniczącej i zgodę tę wymaga się dopiero na etapie podpisywania umowy z NCBR-em. Jeśli chodzi o proces oceny wniosków, to składa się ona z 2 etapów. Pierwszym z nich jest ocena formalna, która jest wykonywana przez pracowników NCBR-u, po której następuje ocena merytoryczna wykonywana przez ekspertów zewnętrznych. Na tym etapie wnioski poddawane są najpierw indywidualnej ocenie merytorycznej, a potem przechodzą do ostatniego etapu, czyli do oceny panelowej. Zanim przejdę do omówienia ocen, chciałabym tak troszkę omówić pokrótce współczynnik sukcesu, jak to wygląda w innych programach, żeby mieli Państwo taką informację. Otóż jesteśmy świeżo po opublikowaniu list rankingowych projektów rekomendowanych do dofinansowania w innym programie sektorowym, w Innochemie. Jest to program skierowany do branży chemicznej.
ma taką samą alokację jak Innostar, czyli 120 milionów. I tak, podczas oceny w 30-dniowym naborze złożono 49 wniosków w tamtym programie, tak? Po ocenie formalnej odpadło około 10% ze złożonych wniosków. Następnie po etapie indywidualnej oceny merytorycznej odpadło około 30% z tej początkowej ilości, a na ostatnim etapie, czyli na ocenie panelowej, odpadło około 10% z tej początkowej ilości. Daje to współczynnik sukcesu na poziomie około 55%. Znaczy, podaję Państwu te informacje na dany moment, ponieważ jesteśmy w trakcie również procedury odwoławczej i wnioskodawcy mają teraz czas na wniesienie protestu, więc może to się zmienić. I taki współczynnik sukcesu na poziomie 55% wiąże się z wykorzystaniem alokacji w 80% w przypadku tego programu. Jeśli chodzi już o ocenę formalną, to przedstawiam Państwu wymienione jej kryteria. Dotyczą one wniosku, wnioskodawcy, projektu i terminu realizacji. Wszystkie te kryteria możemy znaleźć w przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1-2 POIR. Jest to piąty załącznik w dokumentach podstawowych w zakładce tego konkursu. Po ocenie formalnej są trzy opcje. Otóż wniosek może zostać oceniony pozytywnie i być skierowany dalej do oceny merytorycznej. Tak się dzieje w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych. Może zostać oceniony negatywnie w przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów i wtedy już na tym etapie nie jest rekomendowany do dofinansowania lub może zostać skierowany do poprawy, kiedy opiekun formalny stwierdzi braki formalne lub oczywiste omyłki. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostają poddane ocenie merytorycznej przez trzech niezależnych ekspertów. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza to zaznaczona na żółto ocena merytoryczna naukowo-technologiczna, druga natomiast zaznaczona na różowo ocena merytoryczna gospodarczo-biznesowa. I ocena ta, zarówno jedna jak i druga, składa się z kryteriów punktowanych i kryteriów dostępu. Po indywidualnej ocenie merytorycznej wniosek może zostać oceniony pozytywnie, czyli zostaje przekazany do oceny panelowej, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki. Spełnił kryteria dostępu, to jest pierwszy warunek. Drugi to średnia z ocen indywidualnych w każdym kryterium punktowanym jest równa lub wyższa od wymaganego minimalnego progu punktowego. A trzeci warunek to średnia z sumy punktów przyznawanych w ramach ocen indywidualnych jest równa 15 lub wyższa. I kryterium dostępu znajdzie się zaspełnione, jeśli i przynajmniej dwóch z trzech ekspertów oceni kryterium pozytywnie. Wniosek może zostać również oceniony negatywnie, czyli nie podlega dalej ocenie panelowej i nie jest rekomendowany do dofinansowania, jeśli nie spełnia któregokolwiek z trzech wymienionych powyżej warunków. Ostatnim etapem oceny jest panel ekspertów. Biorą w nim udział eksperci oceniający wcześniej projekt w toku oceny indywidualnej. Spotkanie panelowe odbywa się w języku angielskim. Uczestniczyć mogą w nim wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Podczas takiego spotkania wnioskodawca dokonuje krótkiej prezentacji swojego projektu i ma możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów. Jeśli chodzi o terminy, to od momentu zakończenia naboru, to jest od 15 września w maksymalnie 90 dni, czyli do połowy grudnia, opublikujemy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. No i dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Z tego miejsca zapraszam do składania wniosków. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu ze mną lub z Panią Sekretarz na adres innostal@ncbr.gov.pl lub w kwestiach finansowych na adres innostal@ncbr.gov.pl. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zapraszam do dyskusji. Dzień dobry, Łukasz Wilkiłaj. Pytanie dotyczące zgody NCBR na zaangażowanie podwykonawcy innego niż uczelnia publiczna z kategorią A lub B. Kiedy można wnioskować o taką zgodę? Czy to jest na etapie składania wniosku, czy już po złożeniu wniosku?
No, kiedy jest ten właściwy czas na proszenie państwa o wyrażenie takiej zgody? Taką zgodę uzyskuje się już na etapie podpisywania umowy. A co w sytuacji, jeśli takiej zgody nie będzie na etapie podpisywania umowy? Znaczy, to jest dobre pytanie, było do kolegi odnośnie zasady konkurencyjności, ale odpowiem, że NCBR wychodzi tutaj do beneficjentów i przeważnie takie zgody, z tego co wiem, są udzielane. Okej, czyli nie powinno być takiego ryzyka. Nie powinno być problemu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam, jeśli coś jest niejasne albo wymaga powtórzenia, to... Chodzi o rozszerzenie zakresu dofinansowania przez publikacje jak gdyby naukowe na forach, na konferencjach i tak dalej. Czy do tego może być zaliczone, jeżeli będzie to instytucja, która pracuje właśnie jako podwykonawca w projekcie i ona będzie powiedzmy zgłaszać swoje uczestnictwo bądź będzie brać udział w konferencjach i tak dalej. Czy to będzie również zaliczane do poziomu rozszerzonego dofinansowania? Ale... Chodzi mi o to, że po prostu w ramach podwykonawstwa można nawiązać współpracę z placówką naukową i praktycznie ona, nie główny uczestnik, główny beneficjent, tylko ona jako podwykonawca uczestniczy w takich konferencjach. Czy to można również kwalifikować właśnie do poziomu rozszerzenia dofinansowania? Coś takiego? Na ten moment odpowiem, że można, ponieważ wiąże się to z rozpowszechnianiem wyników projektu, tak? Rozumiem, tak, że 3 lata od zakończenia projektu. Tak, ale oczywiście jeszcze doprecyzuję te informacje i uzupełnię je na stronie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że nie mają już Państwo więcej pytań, dlatego może... Przejdę teraz do następnej prezentacji. Gdyby jednak coś się pojawiło, to proszę pytać. Następna prezentacja będzie dotyczyć obsługi systemu generatora wniosków o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie, jak już wspomniałam, w ramach tego konkursu mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy informatycznej LSI. Dostępnej pod widocznym adresem lsi.ncbr.gov.pl. Wspomnianą aplikację obsługują najnowsze wersje przeglądarek internetowych, takie jak Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Dodatkowo do jej prawidłowego funkcjonowania konieczne jest, aby uruchomili Państwo obsługę JavaScript. Po kliknięciu w link lsi.ncbr.gov.pl przechodzimy na stronę generatora wniosków. Jeśli jest to nasze pierwsze wejście, konieczna jest rejestracja nowego użytkownika i utworzenie konta za pomocą przycisku Zarejestruj. W następnym kroku zostajemy poproszeni o adres mailowy. To jest ważny krok, ponieważ staje się on automatycznie naszym loginem. Zostaniemy również poproszeni o podanie hasła, nazwy wnioskodawcy i numeru REGON. Po poprawnym wypełnieniu formularza na wskazany wcześniej przez nas adres mailowy zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Aby zakończyć rejestrację, proszę postępować według przedstawionej tam instrukcji. I na tę wiadomość proszę mi nie odpowiadać, ponieważ zostaje wygenerowana ona z systemu automatycznie. I do wszelakich kontaktów z nami zapraszamy pod podanym wcześniej adresem, czyli inostal@ncbr.gov.pl. Po udanej rejestracji będziemy mieli możliwość zalogowania się na platformę LSI przy użyciu loginu, czyli naszego adresu mailowego oraz hasła. Oczywiście może się zdarzyć, że zapomnimy tego hasła, dlatego system daje możliwość odzyskania go po kliknięciu w przycisk Zapomniane hasło. Po poprawnym zalogowaniu się do generatora klikamy zakładkę Konkursy po lewej stronie, której to wybór otwiera nam listę aktualnie prowadzonych konkursów. Z tej listy wybieramy ten, na który chcemy aplikować i klikamy przycisk Złóż wniosek. System w tym momencie poprosi nas o potwierdzenie tej operacji i poinformuje, że po 15 minutach bezczynności nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu generatora. W tym miejscu chcę zaznaczyć, że do danego wniosku może być przypisany tylko jeden redaktor, ale jeden redaktor może mieć przypisanych wiele wniosków.
Po potwierdzeniu na samym początku wypełniania wniosku konieczne jest podanie liczby wnioskodawców. Dla pojedynczego podmiotu proszę wpisać 1, dla konsorcjum poszczególną liczbę konsorcjantów. Zwracam tutaj Państwa uwagę na tę operację, ponieważ warunkuje ona przyszłe poprawne powielanie pól do wypełnienia i właściwie jako jedyna jest nieedytowalna w późniejszych etapach wypełniania wniosku. Po podaniu liczby wnioskodawców będziemy mieli widok na część roboczą wniosku. Po lewej stronie znajduje się pasek nawigacyjny z sekcjami tożsamymi jak we wzorze wniosku o dofinansowanie, a po prawej, po kliknięciu danej sekcji, wyświetli się nam aktywne pole do uzupełnienia, które będzie edytowalne po kliknięciu zielonego przycisku edytuj w prawym górnym rogu. Podczas wypełniania wniosku zachęcam Państwa do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie znajdującej się na naszej stronie w zakładce dotyczącej konkursu. Instrukcja ta zawiera pełen opis tego, co jest wymagane w danych polach i co dokładnie powinno się tam znaleźć w prawidłowo wypełnionym wniosku. Podczas uzupełniania wniosku sekcje nie muszą być wypełniane po kolei, to znaczy, że mają Państwo jakby od razu aktywne wszystkie sekcje. Należy jednak pamiętać, że podczas wpisywania danych wybór innej zakładki niż ta, nad którą obecnie pracujemy, może spowodować utratę niezapisanych danych z aktualnej zakładki. Dlatego zwracam uwagę na bieżące zapisywanie danych za pomocą przycisku Zapisz. Na każdym etapie możemy walidować wniosek. Wystarczy kliknąć niebieski przycisk Waliduj wniosek. I po takiej walidacji system poinformuje nas o błędach lub nieuzupełnionych sekcjach we wniosku. Chcę Państwa uczulić, że system waliduje, czy dokumenty na przykład zostały załączone, ale nie waliduje ich treści. Dlatego bardzo proszę z doświadczenia oceny formalnej o dokładne sprawdzanie, czy dokumenty zawierają wymagane podpisy, daty i pieczątki. Podczas uzupełniania wniosku w niektórych sekcjach zostaniemy poproszeni o dodanie załączników. Robimy to przez kliknięcie Dodaj plik, wybór interesującego nas załącznika, a następnie kliknięciu przycisku Wyślij. Jeśli nie klikniemy tego Wyślij, a załączymy plik, to nie zostanie on po prostu zapisany. Należy zwrócić uwagę, że załączniki w systemie wymagane są w odpowiednim formacie, dlatego jeśli na przykład wybierzemy plik w rozszerzeniu PDF, a system będzie wymagał plik Excela, to inny format niż właśnie Excel nie będzie możliwy w tym miejscu do dołączenia. W jednym miejscu w sekcji 5 w punkcie 7 zostaniemy poproszeni o dołączenie konkretnego wzoru załącznika. Robimy to pobierając najpierw ten wzór bezpośrednio z generatora, a następnie uzupełniając go i przesyłając jak każdy załącznik, czyli dodaj plik i wyślij. Po kompletnym wypełnieniu wniosku klikamy przycisk Złóż wniosek. System poprosi nas o potwierdzenie i poinformuje, że tej operacji nie można już cofnąć. Jeśli klikniemy OK, i w tym momencie okaże się, że wniosek nie został wcześniej zwalidowany, system automatycznie podda go walidacji, czyli jeśli coś wymaga uzupełnienia, nie pozwoli nam złożyć niekompletnego wniosku. Jeśli natomiast wniosek przeszedł walidację, czyli wszystko zostało poprawnie uzupełnione, na nasz adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z datą złożenia wniosku i nadanym mu numerem, która potwierdzi to złożenie. Na tę wiadomość również prosimy nie odpowiadać, jest ona generowana automatycznie. Oczywiście nie muszą Państwo składać wniosku podczas jednej sesji, to w ciągu tych 15 minut. Podczas wypełnienia można go dowolnie edytować, uzupełniać albo usunąć, na przykład w przypadku podania złej liczby konsorcjantów, z takim zastrzeżeniem, żeby kompletny wniosek złożyć w systemie do 15 września do godziny 16. Lista wszystkich składanych przez nas wniosków wyświetla się po kliknięciu zakładki wnioski po lewej stronie. Również na każdym etapie składania wniosku mogą Państwo edytować swoje dane w zakładce Profil lub po kliknięciu na nazwę wnioskodawcy w prawym górnym rogu i opcji Ustawień. Zmiany te mogą dotyczyć hasła, nazwy wnioskodawcy oraz numeru REGON. Nie możemy zmieniać tylko tego adresu mailowego, który jest automatycznie naszym loginem. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem systemu, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego na adres inostal@ncbr.gov.pl. Najlepiej, jeśli w przesłanym zgłoszeniu dołączone były print screeny, a także dokładny opis zaistniałej usterki. Ze swojej strony zachęcam Państwa, żeby, tak jak już wspominałam, nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę. I dziękuję bardzo za uwagę. Czy są
są jakieś pytania dotyczące generatora wniosków? Jeśli nie ma i wszystko jest jasne, to ja oddaję głos Danielowi Zatorskiemu, który przedstawi wybrane zagadnienia prawne. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Daniel Zatorski. Jestem prawnikiem w dziale zarządzania programami, a więc w dziale, który koordynuje program InnoStal, a więc tym samym ja również jestem bezpośrednio zaangażowany w kwestie prawne związane z tym programem. I stąd powstała ta prezentacja. Jej celem jest przedstawienie Państwu najistotniejszych zagadnień prawnych związanych z programem. I w jej ramach omówię następujące zagadnienia. Po pierwsze, poruszę aspekt podmiotowy programu, czyli pojęcie przedsiębiorcy, jego definicję, kwestie związane z konsorcjum i kwestie związane z definicją mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Po drugie, omówię kwestie związane z wdrożeniem wyników badań, jak również z jedną kwestię związaną z wnioskiem o dofinansowanie. Poruszę też temat, na który już pojawiło się pytanie, czyli temat dotyczący umowy warunkowej. I na końcu poruszę kwestię związaną z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że poruszenie wszystkich zagadnień, odpowiedzenie na wszystkie pytania w ramach krótkiej prezentacji jest zadaniem niemożliwym, a też zdaję sobie sprawę, że nawigowanie wśród problemów prawnych jest często trudne. Dlatego już na wstępie pozwolę sobie powtórzyć to, co zostało już powiedziane. Mianowicie mogą Państwo kontaktować się z centrum, mogą Państwo wysyłać e-maile, a ponadto też w ramach wątpliwości mogą Państwo skorzystać z materiałów dostępnych na stronie Narodowego Centrum. Tutaj między innymi zachęcam do sięgnięcia po publikację Pomoc Publiczna na badania, rozwój i innowacje, której wersja elektroniczna jest dostępna na stronie Narodowego Centrum. I przechodząc już do prezentacji i do aspektu podmiotowego programu. Zgodnie z regulaminem konkursu w programie InnoStal mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców. Pod pojęciem przedsiębiorcy kryje się tak naprawdę pojęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika pierwszego, artykułu pierwszego do rozporządzenia Komisji nr 651 przez 2014 i ta definicja również dotyczy przedsiębiorców w ramach konsorcjum. Definicja ta jest bardzo szeroka. Jest ona szersza niż definicja przedsiębiorcy w polskim systemie prawnym, a mianowicie obejmuje ona każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. To po pierwsze. A po drugie, pod samym pojęciem działalności gospodarczej kryje się bardzo szeroki katalog, ponieważ działalność gospodarcza to jest nic innego jak oferowanie towarów i usług na rynku. A więc jest to szeroki katalog, jest to katalog, który obejmuje szereg podmiotów, w tym jednoosobową działalność gospodarczą. Przy czym uczulamy tutaj na jedną kwestię, mianowicie powinien być to podmiot sformalizowany, powinien być to podmiot zarejestrowany, a więc wykluczone są tutaj spółki w organizacji. Natomiast często pojawiają się pytania, czy w ramach pojęcia przedsiębiorstwa mieści się fundacja lub instytut badawczy. I odpowiedź na to uzależniona jest od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu artykułu pierwszego. Bo jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, to mieści się w pojęciu przedsiębiorstwa. I w praktyce sprowadza się to tak naprawdę do dwóch kwestii. To po pierwsze, czy żeby działalność czysto naukowa takiego instytutu badawczego była wyodrębniona finansowo lub kosztowo od tej działalności czysto naukowej, żeby działalność gospodarcza była wyodrębniona od działalności czysto naukowej.
a po drugie, żeby statut przewidywał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. I oczywiście to samo dotyczy fundacji. Drugą istotną kwestią, z którą czasami pojawiają się wątpliwości, jest definicja kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ta definicja również zawarta jest w załączniku pierwszym do rozporządzenia nr 651 w artykule drugim. I czasami pojawiają się wątpliwości co do tego, jak należy interpretować tę definicję, a mianowicie składa się ona tak naprawdę z dwóch części. Czyli muszą być dwie przesłanki spełnione, żeby dany podmiot mieścił się w tej kategorii MŚP. Pierwsze kryterium, kryterium zatrudnienia, musi być zawsze spełnione, a w ramach drugiego kryterium, czyli w kryterium finansowego, jedna z dwóch alternatywnych przesłanek musi być spełniona, mianowicie kryterium rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej. Chyba najlepiej jest zobrazować tę kwestię poprzez rozpisanie tej definicji. Mianowicie zwracam Państwa uwagę może na tę pierwszą definicję, definicję MŚP. Widzimy, że składa się ona po pierwsze z tej obowiązkowej części dotyczącej zatrudnienia, tutaj 250 pracowników, i właśnie z tego kryterium finansowego pod literą B, w ramach którego jedno z dwóch kryteriów alternatywnie musi być spełnione, albo roczny obrót nie przekroczy 50 milionów euro, albo roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. Przy czym zaznaczę, że to, czy dany podmiot mieści się w kategorii MŚP, tak naprawdę zależy od wzięcia pod uwagę wszystkich powiązań osobowych i kapitałowych z innymi podmiotami, co również jest dokładnie zdefiniowane w rozporządzeniu. Istotnym zagadnieniem również, o które pojawiały się pytania, jest trwałość statusu MŚP. I tutaj również rozporządzenie, załącznik pierwszy, zawiera odpowiedź na kwestię trwałości statusu MŚP, mianowicie zgodnie z artykułem 4 ustępem 2. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w artykule 2 lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata średniego statusu MŚP następuje tylko wówczas, gdy zjawisko powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Tak, definicja jest trochę skomplikowana, ale to zaraz w bardzo prosty sposób to zobrazujemy. Przy czym na wstępie, ta utrata dotyczy dwóch następujących po sobie okresów obrachunkowych, nie dotyczy dwóch dodatkowych lat po roku, w którym to wystąpi. Jak to wygląda w praktyce? A mianowicie zilustrujmy sobie to za pomocą takiej linii czasu. W tym scenariuszu mamy podmiot, który należy do kategorii MŚP, i w tym scenariuszu rok obrachunkowy to jest rok kalendarzowy. I widzimy, że na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w 2012 roku wynika, że podmiot w 2012 roku nie przekroczył pułapów dla kategorii MŚP. Natomiast już w kolejnym roku, w 2013, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, wynika, że na rok 2013 ten podmiot przekroczył pułapy. To nie oznacza, że już w 2014 roku podmiot ten traci status MŚP. Dopiero jeżeli sytuacja z 2013 roku powtórzy się w roku 2014, czyli na dzień zamknięcia ksiąg w 2014 wynika, że w dalszym ciągu pułapy te są przekroczone, to już w 2015 ten podmiot utraci status MŚP. I ta zasada jest taka sama dla uzyskania statusu MŚP. Więc na to chcieliśmy zwrócić uwagę. Następnym istotnym tematem jest tematyka konsorcjum. I na samym wstępie zagadnieniem, na który najbardziej chciałem zwrócić uwagę, jest zwrócenie
uwagi na załącznik numer 8 do regulaminu konkursu, ponieważ załącznik numer 8 zawiera minimalny zakres tego, co według NCBR umowa konsorcjum powinna zawierać. Dlatego zachęcam do zapoznania się z załącznikiem 8 i stworzeniu według tych instrukcji, które tam są zamieszczone, umowy konsorcjum. Ale ponadto chciałem poruszyć kilka praktycznych zagadnień związanych z umową konsorcjum, a mianowicie po pierwsze, umowa konsorcjum powinna być sporządzona w języku polskim. Po drugie, konsorcjum powinno być już zawiązane na dzień wnioskowania. To znaczy konsorcjum musi istnieć na dzień wniosku i jego istnienie powinno być potwierdzone załączeniem umowy konsorcjum do wniosku, chociażby warunkowej umowy. Ponieważ kształt konsorcjum może się zmienić i od momentu złożenia wniosku i też chcieliśmy uniknąć takich sytuacji, ponieważ wtedy zachodziłaby konieczność ponownej oceny potencjału konsorcjum. Po kolejną kwestią, na którą chciałem uczulić, jest to, że zachęcamy do przewidzenia w umowie konsorcjum trybu zmiany tej umowy, trybu jej rozwiązania, trybu dodania nowych członków, jak i usunięcia członków z konsorcjum. A to dlatego, to się sprowadza tak naprawdę do pewnej praktycznej kwestii, mianowicie jeżeli umowa konsorcjum zawarta jest na czas określony, czyli na czas trwania projektu i zajdzie konieczność dołączenia nowego podmiotu do konsorcjum albo któryś z konsorcjantów nie wykonuje umowy i zachodzi konieczność jego wykluczenia z konsorcjum, to jeżeli umowa nie przewiduje trybu jej zmiany, to zaszłaby po prostu patowa sytuacja. Nie byłoby możliwości zmiany takiej umowy zawartej na czas określony, jeżeli jeden z konsorcjantów by się nie zgadzał na to. Dlatego zachęcamy, by umowa zawierała w sobie tryb jej zmiany. Innym pytaniem, które pojawia się odnośnie do konsorcjum, jest to, czy mogą w ramach do konsorcjum mogą wchodzić podmioty, które są powiązane, na przykład kapitałowo. Odpowiedź na to jest pozytywna, jak najbardziej. Podmioty w ramach konsorcjum mogą być podmiotami powiązanymi. W podobnym aspekcie pojawia się również pytanie, czy do konsorcjum może wchodzić partner zagraniczny. I odpowiedź na to jest również pozytywna. Może, przy czym tutaj zaznaczamy dwie kwestie. Po pierwsze, centrum nie finansuje prac podmiotu zagranicznego, a po drugie, taki podmiot nie może być liderem konsorcjum. Liderem może być podmiot, który prowadzi pracę na terytorium RP. Bardzo istotnym zagadnieniem jest również podział praw własności intelektualnej w ramach konsorcjum. I w ogóle podział praw własności intelektualnej. I jeżeli chodzi o podział praw do wyników badań, to centrum opiera się na zasadzie wyrażonej w zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. I zgodnie z tą zasadą podział praw do wyników badań powinien być proporcjonalny do faktycznego udziału w projekcie. To znaczy, że zgodnie z zaangażowaniem swoim w projekcie przedsiębiorcy odpowiednio partycypują w prawach do wyników badań. Zasada została wprowadzona po to, żeby uniknąć niedozwolonej pomocy publicznej. Przy czym to, na co chciałem zwrócić uwagę, to że pomimo istnienia tej zasady, to zasady ramowe przewidują bardzo szerokie pole do ustalania takiego podziału. Ponieważ to, co jest istotne, jeżeli chodzi o podział praw własności intelektualnej, to żeby taki podział odbył się na warunkach rynkowych. To znaczy, że warunki, na podstawie których podzielone są prawa własności intelektualnej, były określone tak, w taki sposób, jak na jaki określiłyby je dwa niezależne podmioty, które nie działają w zmowie. I pozostając jeszcze w kwestii
warunków rynkowych, pozwolę sobie poruszyć tematykę dotyczącą wdrożenia praw do wyników, rezultatów projektu. Wdrożenie jest obowiązkiem, który jest przewidziany w regulaminie konkursu i jest to obowiązek, który jest monitorowany przez centrum. Wdrożenie wyników badań może się odbyć na różne sposoby. Może odbyć się poprzez wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej, może odbyć się poprzez udzielenie licencji, jak również może się odbyć poprzez sprzedaż praw do wyników badań. I pojawiały się wątpliwości, czy taka sprzedaż może odbyć się pomiędzy podmiotami zależnymi. Czy można sprzedać prawa do wyników badań do spółki zależnej? I odpowiedź na to jest również pozytywna. Jest to możliwe, przy czym tutaj wchodzi ten element warunków rynkowych. To znaczy ta sprzedaż musi być na warunkach rynkowych, musi być po cenach rynkowych. A jeżeli chodzi o to, co może być przedmiotem sprzedaży w ramach wdrożenia, to oczywiście mogą być to prawa własności intelektualnej, może być to też know-how. Następną kwestią, na którą chciałem zwrócić uwagę, to paragraf 4, ustęp 6 regulaminu. A mianowicie chcieliśmy uczulić na to postanowienie regulaminu, ponieważ zgodnie z nim wniosek nie może być przedmiotem innego postępowania. To znaczy nie może być Państwa wniosek procedowany w innej instytucji, ale również nie może on być procedowany w ramach innego programu. Jeżeli by taka okoliczność zaszła, to oczywiście po pierwsze zachęcamy, żeby nie składać drugiego takiego samego wniosku w ramach innego konkursu, ale jeżeli by to się stało, to możliwe jest wycofanie wniosku. Mianowicie zgodnie z paragrafem 6, ustępem 6 można taki wniosek wycofać i wycofanie następuje w momencie, gdy centrum otrzyma pisemną informację o wycofaniu. I teraz pozwolę sobie przejść do tematu, który już poruszaliśmy, a mianowicie umów warunkowych. Jest powszechnie przyjętą praktyką zawierania przez wnioskodawców umów warunkowych czy też podpisywania listów intencyjnych z innymi podmiotami, żeby móc uwiarygodnić swój wniosek przed centrum, a jednocześnie pozostać w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, które zabraniają zbyt wczesnego rozpoczęcia prac. Jest to oczywiście, jak już wspominaliśmy, praktyka jak najbardziej dopuszczalna, praktyka, którą centrum popiera. I tutaj chcieliśmy tylko uczulić na jedną kwestię, a mianowicie, żeby taka umowa warunkowa zawierała tak naprawdę dwa warunki. Pierwszym jest oczywiście podpisanie umowy o dofinansowanie, a drugim warunkiem jest, żeby warunek zgody centrum na danego podwykonawcę, ponieważ mogą być przypadki, w których centrum musi wyrazić zgodę na danego podwykonawcę, o czym również była mowa. I ostatnią kwestią, którą pozwolę sobie poruszyć, jest kwestia należytego zabezpieczenia wykonania umowy. Również w poprzedniej prezentacji była mowa, że warunkiem w umowie o dofinansowanie jest wniesienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel in blanco powinien być z podpisem notarialnie poświadczonym. I tutaj pojawiały się wątpliwości, czy również deklaracja wekslowa powinna z takim podpisem być i nie. Obowiązek podpisu notarialnie poświadczonego dotyczy tylko i wyłącznie samego weksla. Istnieje również alternatywna forma wniesienia takiego weksla, a mianowicie za pośrednictwem osób reprezentujących instytucję pośredniczącą, a więc centrum. I na tym pozwolę sobie zakończyć prezentację. Jak mówiłem, zachęcam do kontaktowania się z centrum w razie wątpliwości, do pisania maili i życzę Państwu powodzenia. Czy są pytania dotyczące prezentacji zagadnień prawnych?
Justyna Radecka. Mówił pan o podziale praw własności intelektualnej w przypadku konsorcjum. A czy w przypadku podwykonawstwa też są jakieś zasady? Czy dowolnie można tutaj to ustalić? Tak naprawdę te zasady są uniwersalne. To oczywiście nie jest tylko w ramach konsorcjum. Tutaj to, co jest bardzo istotne, jest, żeby, jak mówiłem, podział był na warunkach rynkowych, ponieważ nawet podwykonawca nie może otrzymać niedozwolonej pomocy publicznej poprzez na przykład przyznanie mu nieproporcjonalnych do wkładu praw własności intelektualnej. Więc tak naprawdę o to chodzi. No tak, tylko podwykonawca jakby wykonuje coś za zapłatą i sam nie wkłada do tego nic od siebie. Także czy w ogóle jest możliwość, że podwykonawca ma jakieś prawa własności intelektualnej? No ja sobie wyobrażam oczywiście taką sytuację, bo zależy, co wykonuje podwykonawca. Przy czym jeżeli otrzymuje zapłatę, to otrzymuje też rekompensatę, która odzwierciedla jego wkład w dany projekt. To oczywiście chodzi o to, żeby ta cena, którą otrzymuje, była ceną rynkową. Więc też oczywiście, jeżeli zrekompensujemy danemu podmiotowi po cenie rynkowej te dobra własności intelektualnej, które on wytworzy, to oczywiście taki podział też jest możliwy. No dobrze, dziękuję. Drodzy Państwo, to jeszcze ja pozwolę sobie na komentarz, ponieważ pojawiają się pytania dotyczące konsorcjantów. Jak tu kolega wspomniał, rzeczywiście konsorcje mogą tworzyć podmioty powiązane kapitałowo, ale nie mogą się wtedy ubiegać o zwiększenie podstawowego poziomu dofinansowania z tytułu skutecznej współpracy. Tylko chciałam dodać. Czy są jeszcze pytania dotyczące tej prezentacji? Bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo w naszym spotkaniu informacyjnym. Mamy nadzieję, że przekazane tutaj informacje pozwolą na złożenie dobrych wniosków do 15 września. Dziękuję bardzo.